unbound. Unbroken. We will take back what the dead have ravaged. Cześć, witam serdecznie, jestem Bartul. To jest drugi odcinek Warhammer Age of Sigmar Stormground. Musimy wybrać nową kampanię, bo niestety zginąłem. Ale to nie jest tak, że zaczynamy od nowa całkowicie. Dlatego, że mamy tutaj już te jednostki, które do tej pory zdobyłem. Możemy je sobie tutaj dodać do naszej drużyny. Także to jest fajna sprawa i wszystkie łupy wojenne, które do tej pory udało nam się zdobyć, też są z nami. Wszystkie umiejętności, boskie interwencje, tutaj mamy pożogę, która zadaje obrażenia wrogom w zasięgu, wyniszczającą burzę, która najpierw uszkadza pancerz, a potem zadaje obrażenia na obszarze, także to też zdobyłem w międzyczasie. Także jakby zaczynamy od nowa, ale już jesteśmy troszeczkę mocniejsi, więc wychodzi na to tak po prostu, że musimy jakby przegrać, żeby zacząć od nowa i zdobyć jakiś lepszy sprzęt. Taki trochę grind. Dobra, banda jest gotowa. Tutaj możemy sobie jeszcze wybrać. A weźmy to może. Przeciwnik chyba nie ma pancerza. Weźmy sobie to, tak. Dobra, banda gotowa. No i teraz mamy. Tyle dobrze, że mamy kilka jednostek, tak? To jest Castigator, czyli łucznik. Dobra. Zakończymy turę. Duchy widzę pancerza nie mają. No, także dobrze. Sobie jeszcze jednych castigatorów wezmę tutaj. No teraz będzie na łatwiej grać. Będziemy mieli tutaj drużynkę. Mamy jeszcze ten czar. Myślę, że warto się tym zainteresować. Tylko postaram się zebrać tą skrzynię. Cholera. A gdzie jest ten czar? Nie mogę tego aktywować? Aha, bo nie mam energii. A, widzicie. Tak. To był chyba trochę głupi pomysł. Niestety. Mamy trzy przedmioty. Jeden jest jakiś niebieski, a chyba zielony i zwykły biały. Dobra. O kurde. I co, wykorzystajmy to. Nie chcę stracić tych jednostek, wiecie? Ej, dobry ten kurde czar. Ja pierdziu. Dobra, fantastycznie. Teraz tak, tutaj musimy tego jakoś dopaść. Nice. Castigator Unleashed. O, jeszcze możemy tutaj te jednostki przyzwać. To będą doświadczenie. Tylko, że nie mogę chyba nimi zaatakować, niestety. Dobra, doświadczenie zdobyłem. Plus 100. No, teraz będzie łatwiej nam. Mamy trochę mocniejszą drużynę. Mamy więcej jednostek, więcej czarów, przedmiotów. Nagroda za starcie.
co to jest? Łowca Straży Przedniej. Nowa jednostka i odbicie. Blokuje obrażenia od szarży. 5 punktów życia, 3 atak, 1 pancerz, 2 punkty ruchu. Dobra, fajnie. Nagroda skrzyni. Zapewnia 1 punkt cudu twojej bandzie, używane po wskrzeszaniu, do wskrzeszania jednostek. Absolutna zemsta. Szarża zapewnia plus 1 piętno zemsty. Wiecie co, wezmę ten cud. No widzicie, troszkę żeśmy zdobyli doświadczenia. Fajnie, podoba mi się to. Dobra, bierzemy kolejną misję. No, ciężko tą grę będzie ukończyć, dlatego że no... O! Nowy typ jednostki. Wiecie co, tak się zastanawiam, czy ja mogę ten czar, który użyłem raz... jeszcze raz użyć, czy nie? Absolutna zemsta. Szarża zapewnia plus 1 piętno zemsty. Boskie interwencje. Nie mam żadnych tych? O kurde. Niedobrze. Pancerny miecz. O kurcze, miecz, który daje nam jeden do pancerza. To czekajcie. Jak sobie to zmienię, ten tutaj. Sprzęcik. O, będziemy mieć plus 3. Fantastycznie. Kurczę, jaka fajna gra. Podoba mi się. To odpychanie jest słabe. To mu zmienimy na ten miecz. Dobra. Nie, co to za wykrzyknik jest, ale okej. A tutaj mamy to. Blokuje obrażenia od szarży. Automatyczna ochrona sąsiedniego sprzymierzeńca. Blokuje obrażenia od szarży. Czekajcie, weźmy sobie tutaj to. Dobra, to mamy to leczenie. Tutaj nie mam nic do wyboru. Broni też nie zmienimy. Automatyczna ochrona. Może używać liberator. Moc plus 1 punkt mocy. Do kosztu przywołania jednostki. Maksymalna liczba ładunków 1. Wartość trybutu 100 punktów doświadczenia. Automatyczna ochrona. No, my tak nie zadaje 4 punkty obrażeń. A temu możemy jeszcze coś tutaj założyć? Nie. Ej, czekajcie, bo to jest jednostka, która atakuje chyba w tym, tak? Topór porażenia i tutaj mamy pistolet Boltstorm. O kurczę, czyli walczy w bliskim dystansie i dalekim. Fajna jednostka, dobra. Tylko wiecie co, zastanawiam się jeszcze, gdzie mamy boskie interwencje. Wszystkie chyba nam przypadły, ale użyłem tylko jednej przecież. Miałem jeszcze drugą boską interwencję, ale ona i nie widzę jej. Dobra, nieważne. Aha, czekajcie, bo tu się daje rozpocznie misję. Dobra, teraz mamy 5 jednostek, więc będzie łatwiej na pewno. Nie wiem, co to jest to. Źródło Etiru. Zniszcz wrogą bandę, zniszcz falę 1. Wiecie co, ja bym się tutaj cofnął i zabrał to. Nie wiem, co to jest ten źródło. Weźmy, podejdźmy tutaj. Okej. Okay. Troszkę pogramy w tą grę. Ja sobie stanę tutaj na tym, nie wiem co to mi tu da. Okej, coś mi tam dało, nie? Castigatorzy, dobra.
koszmaturę. O kurde. Dwa punkty życia mi zabrał dziad. O kurde, nie zabiję tej jednostki. Jaki shit. Weźmy... Aha, tutaj weźmy może, bo podejdzie, tak? Nie wiem, czy nie podejdzie. O kurde, nie użyłem... nie użyłem tej zdolności, widzicie? Kurczę, oddał nam. Ale spieprzyłem. Weźmy, przywołajmy te jednostki. Zobaczymy, jak się sprawdzą. Krwawienie, o cholera. O kurde, gość mnie załatwił na hita prawie. Miotacz gromów zadaje 2 punkty obrażeń. Zasięg 2, czas odnowienia 2. Dobra. O! A skąd... O kurczę, patrzcie, jakie obrażenia. To nie będziemy atakować. Miotacz gromów. Można by było tak zaatakować i tak chyba zrobimy. Dobra, fajnie. Wiecie co, może na razie tym... Aha, bo to jest po jeden atak. Krwawienie nałożone. A zwróćcie uwagę, jak się teraz łatwiej gra, jak jest kilka jednostek. Także całkiem inaczej to jest. Tu się pojawiają, ale generalnie gra jest trudna, no niestety nie ma co tutaj ukrywać. Cięcie grzmotu zadaje 2 punkty obrażeń i ogłusza. Okej, okay, to chyba i pułapkę możemy jeszcze na niedźwiedzie zastosować. Fajne. No ma jednak, że tą jednostkę nie będę atakował. Myślę, że najgorsze to, że jak ja tutaj podejdę, to chyba nie będę mógł użyć... Nie będę mógł zaatakować, właśnie. To jest, kurczę, głupie. A tym się nie cofnę, cholera. Możemy sobie tą pułapkę założyć. Zobaczymy, jak to działa. I ewentualnie możemy tutaj użyć tego. Nie wiem, czy ta jednostka się ruszy, czy... Ała. Dobra, super. Właśnie najważniejsze to jest to, żeby zdobywać doświadczenie, tak? Cięcie grzmotu. Nie wiem, co to jest to. Ciernie Shishich. I to nie wiem, co się dzieje, ale mamy takie dziwne strzały z komputerem. Nagle zaczyna wszystko buczeć. Mam podłączony tutaj jeszcze watomierz i nagle 370 watów. Gierka pobiera. Nie wiem, czy to jest spodowane, bo ograniczyłem tutaj klatki na 60. Czy to ja sobie tutaj chyba... Oni podejdą tutaj. Dajmy tak, może ktoś siądzie tutaj, albo tu. O kurde, 2 mi zadał obrażeń. O fajnie, akurat jest. Ale tylko jeden. Lipa. Miotacz gromów. Aha, bo to są te.
Ucznicy. A dwa razy nie można, widzicie? To też głupio. Ale nie, dajmy to tutaj. W sumie to może niepotrzebnie. No fajnie się w to gra, fajnie się tutaj tą drużynę rozwija, bandę. Kurde bela, ile razy mnie atakować? No kurczę, nie zadaj mi żadnych obrażeń. Co się stało? Coś się zabagowało? Aha, bo oni są tu na dole. O kurde. Dobra. A nie na skarpie. Nie zauważyłem tego. Dobra, zwycięstwo. Mamy nową jednostkę, widzę. Prosekutor. 3-1-4-2. I strzał z wielkiego łuku czuwania. I nagroda ze skrzyni, możemy wybrać tylko jedną, tak? O, pancerny miecz, plus 1 do pancerza, fajna sprawa. Redukcja kosztu przywołania, minus 1 do mocy do kosztu przywołania. Dobra, weźmy sobie ten miecz. No, fantastycznie. O kurde. Tutaj już lipy nie będzie. Czekajcie, bo tak, tutaj coś możemy sobie zmienić. Nie, to leczenie sobie zostawię. Odbicie. Dajmy tej jednostce ten miecz. To jest też fajne, że się tu zmienia, nie? Podczas... nie tylko tutaj karty zmieniamy, ale też się zmienia wygląd. Tutaj boltera innego nie mam. Możemy mu tutaj założyć koszt przywołania albo... Aha, to tylko to działa. Króle obrażenia od szarży, może to być. Odepchnięcie. Przerywa koncentrowanie i odpycha o jedno pole. Zderzenie z jednostkami lub przedmiotami zadaje jeden punkt obrażeń ignorujących pancerz. No w sumie to dosyć fajne jest też nawet. Sobie może to załóżmy to. Dobra, jedziemy. Co z utwórz nowy? Aha, kolory możemy sobie pozmieniać. Fajne, podoba mi się to. Jest tego tutaj naprawdę dużo. O, ten złoto-niebieski kolor mi się podoba. Myślę, że nie będziemy tego zmieniać, ale może później coś tam pogrzebiemy. Dobra, jedziemy, ludziska, z kolejną misją. Mamy już... It has been too long since we last fought side by side. Indeed. I require your aid, young Freya. This is the entrance to a storm vault, an ancient repository of forbidden relics and lore. See those mechanisms? If we activate them, we can gain access to the vaults for ourselves. Dobra. The Nighthaunt have become aware of the storm vault. We must defend it from them. Umieść jednostki na polu z płytą ciśnieniową, aby ją aktywować. Po aktywacji płyta ciśnieniowa pozostaje aktywna na stałe. Wrogowie mogą aktywować płyty ciśnieniowe w ten sam sposób, próbując zwabić ich, rozmieszczając odpowiednio jednostki lub używając zdolności przemieszczających, takich jak grzmotnięcie młotem lub wyzwaniem, aby zmusić wroga do aktywowania płyt za ciebie. Ok, czyli musimy te płyty wszystkie aktywować.
Rozumiem. Zniszcz wrogą bandę, Iginius musi przetrwać, zniszcz falę pierwszą, wejdź do burzowej krypty, uruchomione płyty 0 na 6. Czekaj, co to? Ta jednostka ma 10 punktów życia, jak i ta. Tu mamy tylko jeden punkt pancerza, to ma aż 3. Dobra. Podejdźmy tu. Nie wiem, czy ta jednostka może atakować w dystansie. Dobra. Przywołam sobie jeszcze castigatorów. No, castigatorzy mają jeden pancerza. Nieźle. Dobra, tutaj już zaatakujemy raz. Nie wiem, czy ja mogę zaatakować i się przemieszać. Niestety nie możemy atakować i się przemieszać. To... O kurde, co to za atak? Patrzcie. Co to było? Beznadziejne. O cholera. Ja sobie zbiorę tą skrzyneczkę oczywiście. Dobra. Mogę przyzywać kolejną jednostkę. Trochę cholera za blisko niestety, ale... Shit. Patrzcie, mamy 3 punkty pancerza i przeciwnik... nie będzie w stanie za bardzo nas nawet zaatakować. Ludobójca odblokowano osiągnięcie. Dobra. Dobra, aktywowałem 2 płyty. Kurczę, fajnie się gra właśnie, jak już troszeczkę przejęłem, o co chodzi. Dobra, zobaczmy, co to mamy. Rozproszenie usuwa efekty stanu z jednostek, możliwe do rozproszenia efekty z pola i zadaje 3 punkty obrażeń wiecznym zaklęciom. Dlaczego ja tego nie mogę aktywować? Eteryczny cios odpycha cel i przywołuje zagrożenie ogniem. Tam, gdzie wyląduje, jeśli pole jest zajęte, zamiast tego przywołuje czar na wybranym polu. Dobra. Ja sobie mogę jeszcze kolejne jednostki oczywiście przywołać. Żeby zdobywały doświadczenie. Zaczekajcie, sobie zrobię to tak. Cyk. A później... Aha, tutaj mamy 2. Fantastycznie. Zwróćcie uwagę, że jak zabijam przeciwników, to się pojawiają nowi. A tutaj ogień cały czas trawi to pole, fajne nawet. Przeciwnik nie będzie mógł atakować. Usuwa efekty stanu z jednostek, możliwe do rozproszenia efekty z pola i zadaje 3 punkty obrażeń wiecznym zaklęciom. Niewyciszalna jednostka posiada możliwość rozproszenia nawet wtedy, gdy jest uciszona. Oczyszczanie rozprasza uprzymierzeńców, jeden ostatni efekt negatywny, czystka rozprasza wrogów i jeden ostatni pozytywny efekt stanu. Okej. Okay. Znaczy, tego nie możemy aktywować? Aha, bo nie mamy tego. Okej. Okay. Punktów akcji. Oh shit. Kto tu jest? Oh shit. Kurde, 3 punkty życia mi zabierze. Burza duchowa. Przywołuję burzę duchową. Zasięg 2. Zatakujmy tym. Dobra, aktywujemy 3 płyty.
będzie but. No. No te duchy tu podejdą, ale nie wiem. A zaryzykujmy. Zaryzykujmy. Dobra, zakończmy turę. Jednak to nie siadło. Czekajcie, bo tego chyba nie aktywowałem, nie? Tak, tutaj jeszcze te dwie płyty muszę aktywować. Great bows are ready. Ready your bombs! Liberators, together! Dobra. Co to się stało? O kurde. Who should we castigate? Czemu ktoś tu zginął? W sumie nie zauważyłem, co się stało. Sigmar guides my path. The path is clear. Dobra. Help me to withstand this. Co nie ma za bardzo co przeciwnika zabijać, bo się pojawią nowi. Aha, tutaj jeszcze płytę aktywujmy. Dobra, 6. 6 tych płyt aktywowano. I co teraz? Jest już falę trzecią, aha. Up shields and attack! Well done! The vault is ours and the seals are broken. Let us venture deeper, young Freya. Zwycięstwo, super. No, powiem wam, że pograłem już troszeczkę w tą grę w sumie. No i łowca relikwii odblokowano osiągnięcie. O, tutaj mamy jeden do życia. Też fajne. Nakłada nieustępliwość na sprzymierzeńców rzucających wyzwanie. A wezmę sobie ten miecz, chociaż ten miecz... Tu mamy jeden do życia, ale wolałbym jeden pancerz niż życie. Ale wezmę tą zbiórkę tym razem. Lament przy ognisku, bramę Shis i przepowiednie Smokesera. No, no. Jeszcze trochę, co będziemy poziom. Co to jest łańcuchowa? O kurde. Patrzcie, tutaj mamy burzowa krypta czeluści, poziom trudności trzeci. Myślę, że na razie tam nie będziemy szli. Musimy się troszkę wzmocnić. Dobra, tutaj... A nie, jest ten miecz, jest, dobra. To czekajcie, damy ten miecz której jednostce? O tej. Dobra, 6 punktów zdrowia, się przyda, czekajcie, bo tutaj nie wiem, a tutaj ma pancerz, pancerny miecz, jeden do pancerza, dobra, a tutaj mamy jeden do wytrzymałości, a tutaj mamy, w zasadzie to więcej do wyboru chyba nie mam. Czekajcie, mam dwa miecze czy trzy? Kurde, z tego już nic nie wiem. Jedno do pancerza. A czekajcie, to jest... Aha, bo to jest chyba... Ja ten miecz mogę jakby przydzielać każdej jednostce, tak? Jak to działa? O tak, damy na przykład teraz. A, rzeczywiście, no tak bym myślałem. Wyposażenie przydzielone innej jednostce. Czy chcesz przekazać je tej jednostce? Nie. Oczywiście, że nie.
Dobra. Czy jak już mamy założone, to nie możemy tego jednej innej jednostce założyć, to jest zrozumiałe. O, tutaj coś mamy, patrzcie. Strzał z wielkiego łuku czuwania. No tutaj nie mamy niestety żadnego tego, szkoda. Okej. Dobra. Ludziska, ruszamy. Nie mam niestety żadnej tej. O, nowa jednostka jest. Prosekutor, łowca straży przedniej, liberator i castigatorzy. Trzy atak, jeden ma też 6 życia. Tu ma tylko 4 punkty życia, to słabo trochę. Chyba że weźmiemy sobie zamiast łuczników tutaj. Weźmiemy sobie tutaj tą nową jednostkę, prosekutor. Okej. Okay. Dobra, jeszcze jedną to zrobimy, misję. Zabij lorda. Egzekutor, zniszczwale. Jeden. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Grzmotnięcie młotem to zdolność burzowych nieśmiertelnych, których odpycha cel z jednego pola do drugiego. Jednostki takie jak Freya i Liberatorzy otrzymują ją w ramach podstawowego wyposażenia. Walcząc na polach bitwy z wyrwami i klifami takich jak to, spróbuj użyć grzmotnięcia młotem na wrogach blisko krawędzi, aby spadli ku pewnej śmierci. O kurde, o w sumie. A zacy 2 punkty pancerza. O, jak używam tej umiejętności, to przeciwnik nie może riposty użyć. Kurde, pieczone. O kurde, pieczone. Koncentracja czuwania, co to jest? Na docelowym polu każdy ruch przeciwnika na tym obszarze powoduje zastosowanie zdolności. Po wyzwoleniu używa wybranej obecnie zdolności Wielkiego Łuku. No zobaczymy, jak to zadziała. Okej, fajne. W sumie powiem wam, że mogę jednak wziąć tego castigatora. Ja bym sobie podszedł tutaj. To damy tu. Aha. Kurde. Nie chcę bardzo tutaj pchać tej jednostki, bo... O kurde, uciekł. Drań. Ale lipa. Myśmy pancerz ściągnęli. Co za dranie. Peoples.
Nie wiem, czy ja mogę tutaj w ogóle przejść. Powiem wam, że to jest przewalone trochę, bo będziemy walczyć tutaj po tym. O, shit. No, weźmy to. No, zobaczmy, pójdźmy może tutaj. Nie wiem, czy ja tutaj będę mógł wejść. Tak szczerze powiedziawszy. Pancerza nie mam. A, straciłem skrzynię jeszcze. Kicha straszna, cholera. Umieść. Nie, nie możemy tutaj umieszczać. Kurczę, no. Zobaczymy na takiej, kurczę, mapce malutkiej. O, ta jednostka chyba lata. Super. To nam pomoże. Dajmy tutaj pułapkę. Chociaż czekajcie, bo ta jednostka atakuje w dystansie. Kurczę, zapomniałem. Zobaczymy. Atakujemy. Atakujemy, nie ma co czekać. Miotacz tego. Dobra. A, możemy tutaj przejść. Okej, okay, da się. Wyzwanie nawałnicy i lot. Lot na wolne pole. O kurde, patrzcie, jakie fajne. Onwards! Dobra ta jednostka jest. I tu mamy jeszcze gardę plus 2. Ojojoj. No dobra, dobra. Aha. Fantastycznie, kuźwa mać. Szlak. Czemu nie zaatakowała? Aha, bo to jest... aha. Nie możemy zaatakować jednostki blisko siebie. Stormcast, with me. Okej, szkoda. O, mamy jeden cud, to użyjemy go. Żeby wskrzesić tą jednostkę. O kurde, jakie mocne obrażenia ma. O, 3 do ataku ma. A ta też ma 3 do ataku, jednostka. Lepiej się, powiem wam, odsunąć tutaj od tych szczelin. Od tej tutaj... Żeby nie spaść. I will avenge past misdeeds. I am here to enforce my master's sentence. The lady has dispatched me to receive you, Stormcast. Wash your neck, and I shall present you to her. She has dispatched many lackeys to receive me, and I have dispatched each in turn. This will be no different. Who requires prosecution? Czekajcie, bo ja tutaj jestem jakby na tym polu. Protectors of the Azir. Znaczy siebie nie kurczy, nie zaatakuje, więc trochę to głupie jest. A tu możemy na przykład tak zrobić, o. Dobra, trochę się przeciwnikowera pojawiło.
to strike from above. Atakuję tego. Thunderer, give us strength. Shit. Zabij przeciw... kurde, przewalone. I will avenge past misdeeds. Trochę przewalone. Tego nie zaatakujemy. A co to jest to? Dodaje 2 punkty natury. Niestety jednostki stracił, wiecie o co chodzi. Tutaj mamy jeszcze przeciwnika, kurczę. Nie wiem, czy jak tu podejdę, czy ja będę mógł użyć tej zdolności. Chyba nie bardzo. No tutaj stracę pancerz. Aha, przekazuję swój pancerz jej. O kurde, to nie był dobry pomysł. Cholera. Szlak. Dwie jednostki stracimy już. Jaka kicha. Ale kicha, ja pierdziu. Kurde, jeszcze to przegram. Ja cię pierdzielę. Jest riposta. Dobra, super. Go back to your mistress and tell her that if she desires my head, she must come and take it herself. Then she will learn that there is justice waiting to be served for every soul she has stolen. Okej, okay, kurczę, gdybym wiedział, to może bym atakował tą zmorę, a nie zwykłe jednostki. For revenge blazes bright, Stormcast. I can see your entire soul burning with it. It may eat you up long before my lady deigns to face you herself. Wow, ja pierdziu. Na ma zwycięstwo. Ruch i atak po przywołaniu. O! Zawaliste. Mamy nową jednostkę, łowca straży przedniej. Aha, to mi jednostkę już miałem. O, kastigatorzy poziom w górę. Łowca straży przedniej i prosekutor kaput. Niestety. Mamy cud jeden, więc de facto... O, poziom trudności tutaj mamy tylko jeden. Zwróć uwagę, jak wybraliśmy tą misję tutaj, to te pozostałe nam znikły. Czekajcie, bo tu możemy tą jednostkę wskrzesić, prosekutora, albo możemy wskrzesić łowców straży przedniej. No w sumie to tak zróbmy, o i tyle. Mamy 3 cuda. Powiem wam, że jednak kastigatorzy są fajni, bo atakują w dystansie. Dlaczego mam tutaj takie namieszane? Kastigatorzy. O, tu mamy 2 punkty pancerza, widzicie. Także to byłoby na tyle w tym materiale. Gra się fajnie. My będziemy kontynuować. Nieustępliwość. Jednostka może się poruszyć, zaszarżować i podobnie aktywować inne zdolności. Poprawione odświeżenie. Jeden do czasu odnowienia. Dobra. O,
O, możemy założyć kolejną zdolność. Przekażmy to jej. Czy zdobywając wyższy poziom mamy tylko dostęp do drugiej umiejętności odblokowane, tak? Nie wiem, czy mamy jakieś tutaj profity lepsze. Mógłbym sobie ewentualnie jeszcze zmienić tą jednostkę i porównać. 2-1-4-2. Kurczę. Czy to jest to samo? 2-1-4-2. Tak, to jest to samo. Czyli zdobywając poziom mamy tylko dostęp do kolejnej umiejętności dostępnej i w zasadzie chyba tyle. Także o, tutaj możemy jeszcze coś ewentualnie. Ruch i atak po przywołaniu. Możemy sobie to założyć. Burzowy oszczep. Dzięki za uwagę, to wszystko w tym materiale. Kończymy drugi odcinek. Gra jest dosyć ciekawa. Myślę, że jeszcze parę odcinków nagramy. Nie wiem, ile tutaj trzeba czasu poświęcić, żeby ukończyć kampanię, tą aktualną frakcją, ale zwróćcie uwagę, że tutaj mamy już innego wroga. Mamy te potwory, niezjawy i upiory jak do tej pory, więc będziemy walczyć z nowym typem wroga. Dziękuję za uwagę, to wszystko. Trzymajcie się, pozdrawiam, czołem.